strajkie charytatywnym dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Łącznie trasa ma 2000 km. To jest 105. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża i chciałem to w ten sposób upamiętnić, ale także jadąc i jeżdżąc, promując Polski Czerwony Krzyż. Niestety jednak młodzież nie za bardzo się garnie do, żeby być wolontariuszami. Mój taka też misja jest po to, żeby zachęcać młodzież do brania udziału w takich akcjach, jak prowadzi Polski Czerwony Krzyż, bo na razie jak do tej pory to tylko seniorzy w tym królują, starsi są, a młodzież troszeczkę tak jakby na to patrzy z boku i ten rajd jest właśnie po to, żeby zachęcać młodzież też, żeby nie musi zostać wolontariuszem, ale żeby spróbowała zostać, zobaczyć jak to pomóc na przykład, gdy starszej kobiecie na przykład wykupić leki, to przecież to nie jest problem, czy zarejestrować od lekarza i tylko na jakiś okres czasu, a to jest naprawdę z korzyścią wyjdzie takie osoby. Wczoraj zrobiłem mało 70, dzisiaj 60, ale próbuję 100, to jeszcze mi zostało 1840. W każdym mieście jest pan witany z fanfarami? No to na razie jakby powiedzieć tak, także nie narzekam, nawet jestem zaskoczony takim przywitaniem, ale tak, chociaż wczoraj przejechałem 20 km w takim deszczu, dość lało, no ale dla takiej idei i dla takich ludzi właśnie jak panie tutaj tak samo, no to warto jechać nawet i w deszczu te kilometry pokonywać. To nie jest tak, że ja sobie siadam, przygotowania do takiego rajdu trwają całą zimę, ja przygotowuję taki rajd przez okres zimowy, później trzeba znaleźć sponsora, kogoś od reklamy, ktoś stroje, koszulki szyje, także cztery osoby zawsze są, pomagają mi przy takim rajdzie. Ktoś jest od logistyki, ktoś właśnie powiadamia, że taka osoba przyjedzie, tak dalej. Także ja siadam i jadę, faktycznie wykonanie dziennie około 100 km, ale są cztery osoby, które to koordynują. Ja jeżdżę sam właśnie, dlatego niektórzy się dziwią, parę osób chciało jechać, ale ja mówię, oj, będzie padało jutro czy pojutrze, to nie, by chcieli słoneczko, ładną pogodę. Ja mówię, że nie ma, jak pada deszcz, jedziemy w deszcz, jeżeli jest dość chłodno, to się ubieramy cieplej, jedziemy, także za bardzo nie ma chętnych. Ale na trasie, jeżeli mówię, którędy jadę, wyjeżdża kilka osób, te parę kilometrów ze mną jadą i z powrotem wracają, to też jest takie miłe, po prostu wiedzą, bo ja to daję dość informacji na stronie na Facebooku, takiej charytatywnie rowerem, wiedzą i wyjeżdżają, przyjadą 2-3 kilometry, zapraszają mnie też na kawę, ciastko, jakieś tak chwile, żeby odpocząć, to jest takie bardzo miłe. Namiot na wyposażeniu? Nie. Mam sponsora, który finansuje mi. Czyli ma pan noclegi? Tak. To wszystko właśnie sponsor mi załatwia. Tak jak stroje, takie różne gadżety i tak dalej, to mam wszystko sponsora. No to nie jest pierwszy rajd, takie rajdy kontynuuję już od 2018 roku. No do emerytury mi jeszcze brak 5 miesięcy, także dopiero będę, jak to się mówi, seniorem w listopadzie. A poświęcam na to swój urlop, także od 2018 roku nie miałem jeszcze urlopu, ale w takich wyjazdach charytatywnych i promujących udało mi się już przejechać ponad 16 tysięcy kilometrów, 16 800. To jest rower trzeci po prostu, że na każdy wyjazd mam sponsora, który mi kupuje taki rower i finansuje, ale po takim rajdzie na przykład, jak jadę dla dzieci do jakiejś fundacji, czy jak na przykład dla Arcyku, czy teraz dla Polskiego Czerwonego Krzyża, rower zostaje sprzedany, a pieniądze zostaną przeznaczone na Polski Czerwony Krzyż. Dzięki.